Statystyki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pokazują, że brak tej przepisowej odległości pomiędzy rowerem, rowerzystą, a wymijającym rowerzystę pojazdem jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, groźnych wypadków z udziałem rowerzystów. Oczywiście zdrowy rozsądek trzeba zachować, musi zachować jedna i druga strona. Niemniej jednak to rowerzysta jest tym słabszym, w potocznym tego słowa znaczeniu, użytkownikiem drogi. Stąd pomysł na te akcje, stąd pomysł na ten happening, żeby przypominać kierowcom o konieczności zachowania odstępu jednego metra pomiędzy rowerem, rowerzystą, a wyprzedzającym tego rowerzystę pojazdem. To jest duży problem, który skłania rowerzystów do tego, aby z jezdni uciekać i jeździć chodnikami. Jak sobie z tym poradzić? Czy możemy docierać poprzez takie akcje happeningowe, edukacja, przypominanie, nie wiem, egzekwowanie innych przepisów? No, wszystkiego po trochu. Happening, akcja, czy jakiekolwiek plakatowanie, czy autobusy jeżdżące z odpowiednimi nadrukami na tylnej płaszczyźnie. To są rzeczy, które mają przypominać kierowcom o obowiązku zachowania odległości. Niestety też tutaj od czasu do czasu przydałaby się akcja policji bądź straży miejskiej, które by też przypomniały w sposób bardziej zdecydowany o tych obowiązkach kierowców.